Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Krzysztof Skowroński i Łukasz Jankowski, witamy Państwa na poranku 3 marca, godzina 7.15, kolejny dzień wojny, tydzień wojny na Ukrainie mija od inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Informacja z rana potwierdzona przez Polską Agencję Prasową, oficjalnie poddał się Cherson, mer tego miasta rozmawiał z przedstawicielami wojsk rosyjskich, poddał miasto, zaapelował do mieszkańców, tak jak i szef obwodu, aby nie opuszczali swoich domów, bo jak określali w swoich wystąpieniach, bardzo podobnie zresztą i mer, i szef obwodu, rosyjscy żołnierze są bardzo niebezpieczni i spotkanie z nimi może skończyć się tragicznie. Widać, że ta wojna już przestała być wojną o wyzwalanie kogokolwiek spod czyjejkolwiek władzy, a zaczyna być zwykłą, bardzo brutalną okupacją terenów zajmowanych przez armię rosyjską. Putin morduje niewinnych, morduje cywili, to jest tytuł w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A posłuchajmy, co mówił, albo usłyszymy, co mówił prezydent Zełenski. Każdy najeźdźca powinien wiedzieć, dostaną ostrą odmowę od Ukraińców. Taką, że na zawsze będą pamiętać, że nie oddamy naszych. Jesteśmy ludzi, którzy złamali plany wroga. W ciągu tygodnia złamaliśmy plany, które przygotowywali od lat. Morale wrogów się pogarsza. Szczerze podziwiam Ukraińców, którzy wychodzą z gołymi rękami i wypędzają okupantów ze swoich miast. Odpędzimy ich w hańbie. Tak jak wtedy, gdy próbują znaleźć własne jedzenie. To nie są wojownicy państwowi. To są zagubione dzieci, które zostały wykorzystane. Prawie 9 tysięcy Rosjan zginęło w ciągu jednego tygodnia. W kierunku Nikolewskiego muszą podnieść swoje 200-300 dziesiątkami helikopterów. 19-20-latkowie. Dla nas Ukraińców to jest wojna ojczyźniana. Pamiętajmy, jak zaczynają się takie wojny i wiemy, jak się kończą dla najeźdźców. Gdziekolwiek pójdą, wszędzie zostaną zniszczeni. Okupanci będą odrzuceni przez Ukraińców. Mikołajów, miasto nad Bochnem, mniej więcej w pół drogi między Chersoniem a Odessą. W Odessie podobno trwa desant, ale sztorm na Morzu Czarnym utrudnia operowanie wojskom rosyjskim. Przecież o sytuację militarną to mamy gościa na antenie. Tak, gościa mamy. Generał Bogusław Samol, Akademia Sztuki Wojennej, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. I co można o godzinie 7.18 w poranku Wnet powiedzieć o tym, co dzieje się z punktu widzenia militarnego teraz na Ukrainie? Szanowni Państwo, od czasu zakończenia II wojny światowej w Europie jesteśmy świadkami brutalnej wojny o wyniszczenie danego narodu ukraińskiego i zawładnięcie jego terytorium. Te 8 dni walk pokazały nam, jak wojna jest bezwzględna i jak jest prowadzona bezwzględnie przez naród czy państwo, które 70-80 lat temu było bardzo doświadczone w czasie II wojny światowej. Mówię o 1941 roku, a więc o Rosji, Związku Sowieckim. Ludzie tego, widzę, Rosjanie zapomnieli o tym i dzisiaj przyzwalają swoim władzom politycznym na to, na takie wydarzenie, jakim jesteśmy świadkami. Europa powinna się smucić z tego powodu. Europa nic nie zrobiła, aby po takich doświadczeniach, które mamy jeszcze w pamięci sprzed 80 lat, żeby się te wydarzenia nie powtórzyły. Jeżeli chodzi o sytuację operacyjną na teatrze wojny, oczywiście plany rosyjskie zostały w jakiś sposób nie tyle powstrzymane czy złamane, ale realizacja tych planów na pewno jest opóźniona, bo cały czas pamiętamy, co mówił prezydent z Federacji Rosyjskiej, w jakim czasie siły zbrojne państwa rosyjskiego rozprawią się z państwem ukraińskim. Dzisiaj dzięki bohaterskiej postawie żołnierzy ukraińskich, dowódców, następnie ludności, władz państwowych, widzimy, że ta operacja jest opóźniona. Natomiast trzeba podkreślić, że mimo wszystko Rosjanie krok po kroku osiągają zamierzone cele strategiczne, aby zrealizować cele polityczne określone przez Putina. Realizacja planów została zakłócona, czyli stwierdzenie, i na końcu pan generał powiedział, że armia rosyjska realizuje cele, zdobywa kolejne punkty, zdobywa kolejne miasta.
Bazując na informacjach, oczywiście, tak jak powtórzę to jeszcze raz, co mówiłem kilka dni temu, bazując na informacjach medialnych, biorąc pod uwagę położenie wojsk rosyjskich, które są pokazywane i w mediach, gdzie media pokazują, w jakich okolicach miast, w których miastach toczą się zacięte walki, w ten sposób można nakreślić front obrony Ukrainy i linię styczności między Rosjanami i Ukraińcami. Jeżeli Państwo pozwolicie, to dokładam takiego krótkiego podsumowania. Patrzmy od północy, bo mimo że Sumy się jeszcze bronią, to Rosjanie obeszli to miasto, w tej chwili zbliżają się w kierunku Kijowa. Również prowadzą natarcie w kierunku Kijowa z Czernichowa. Co prawda z kierunku Żytomierza oceniam, to natarcie zgrupowań pancerno-zmechanizowanych zostało czasowo zatrzymane tutaj na zachód od Kijowa. Natomiast trzeba tutaj jednoznacznie podkreślić, że Rosjanie dążą do okrążenia stolicy państwa ukraińskiego. Popatrzmy na mapę na wschód, Lugańsk, Mariupol, a więc tutaj te republiki dwie samozwańcze. Tam jest sytuacja ustabilizowana. Ukraińcy się twardo bronią, ale to też jest spowodowane tym, że byli przygotowani już od 8 lat na taką, na ewentualną wojnę. W związku z tym oceniam, że rubieże Ukraińcy bardzo umocnili, rubieże terenowe bardzo umocnili pod względem inżynieryjnym. Mają zaprawionych w boju tam dowódców, tam niewielkie są postępy Rosjan. Z tym, że może to też jest spowodowane, że to nie jest główny kierunek uderzenia Rosjan z tych kierunku tych dwóch republik. No i oczywiście teraz Rosjanie od dwóch dni bardzo zaangażowali się w operacje na południu Ukrainy i z kierunku Krymu posuwają się w głąb terytorium państwa ukraińskiego, a więc tutaj szczególnie w kierunku Chersonia, dalej Mikołajów. Jak pan redaktor informował nas przed chwilą, Cherson został poddany i tutaj usprawiedliwiam władze lokalne ze względu na to, że wczoraj, to co media nasze pokazały, mer miasta Chersonia stwierdził, że jest po prostu miasto na krawędzi no, tragedii humanitarnej, prosi o zielony korytarz, chodzi na pewno o osoby cywilne. W związku z tym Rosjanie tutaj odciągają część sił ukraińskich z kierunku południowego, na kierunek, z kierunku centralnego, tak żeby blokować kierunek południowy. Oceniam i powtórzę to jeszcze raz, tak jak mówiłem kilka dni temu, że zamiarem strategicznym Rosjan jest okrążenie wschodniej części Ukrainy wzdłuż Dniepru, a może nawet dalej, celem izolowania głównych sił ukraińskich na wschodniej części Ukrainy. I teraz pytanie. Czy Ukraińcy, siły zbrojne Ukrainy posiadają odwody operacyjne i odwód strategiczny, aby wykonać przeciwuderzenia tutaj szczególnie na kierunku Kijowa? To jest pytanie, na które na razie nie mamy odpowiedzi, a dopiero przebieg działań bojowych na tym teatrze, w tym rejonie szczególnie. Tutaj, jak ja mówię o tym rejonie, Połtawa, Dnipro, Kijów, Charków. Jeżeli ten teren nie zostaje utrzymany przez Ukraińców, zostanie rozcięte zgrupowanie obrony na dwa zgrupowania i będą w tak zwanym kotle, tutaj na wysokości, na północy, Kijów, Czernichów, Sumy, Połtawa i drugie zgrupowanie rysuje się okrążenie Charków, Dnipro, Mariupol. No i teraz ciekawe, w jakim kierunku pójdą Rosjanie, to jest w kierunku Chersonia. Mówi się, przed chwilą słyszeliśmy o tym, że desant został w Edesie wysadzony. Prawdopodobnie jest to kierunek pomocniczy dla tego zgrupowania lądowego, który wykonuje zadania z kierunku Krymu. Podsumowując, siły zbrojne Ukrainy prowadzą ciężkie, bohaterskie wręcz działania bojowe, ale jest pytanie, tak jak przed chwilą powiedziałem, czy posiadają rezerwy operacyjne, strategiczne i zapasy do prowadzenia dalszej obrony i ewentualnie do wykonania przeduderzeń. Oceniam i przewiduję, że ta wojna jeszcze kilka dni potrwa, a może i więcej. Panie generale, bo Ukraina być może ma rezerwy, nie tylko te 80, może więcej tysięcy mężczyzn, którzy wrócili i chcą się bić jako ochotnicy, to są najlepsi żołnierze, bo bardzo zmotywowani są, całe społeczeństwo jest zmotywowane, ale są też olbrzymie tereny mobilizacyjne, jest Krzywy Róg nieotknięty, Zaporoże, Dnipro, dalej cała zachodnia Ukraina, która też nie została objęta działaniami wojen, a gdzie płynie broń amerykańska i zachodnia, polska, kanadyjska, z Wielkiej Brytanii i tak dalej, no to daje duże rezerwy ludzkie i rezerwy materiałowe do dalszej wojny.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja naprawdę z całego serca życzę Ukrainie jak najlepszego, lepszych czasów i jak najbardziej życzę im powodzenia w walce. Ale trzeba pamiętać o tym, że jeżeli jest mobilizacja, to nie zwracajmy uwagi na to, co się działo w 1920 roku na terenie naszego państwa, szczególnie w okolicach Warszawy, kiedy bolszewicy pali na Warszawę. W tamtym czasie inne było uzbrojenie, inne było wyszkolenie żołnierzy, dzisiaj zupełnie inne. Ale jeszcze raz powtarzam, trzeba utrzymać ten centrum Ukrainy, to co pan przed chwilą wspomniał. Ja nazywam drogi życia. Tutaj Polska w kierunku Żytomierza, z Polski od polskiej granicy w kierunku Żytomierza, od polskiej granicy Lwów, następnie Uman, aż do Dnipro, to co pan powiedział, bo Dnipro i Czerkasy są to miejsca, które umożliwiają przejście konwojem z zaopatrzeniem dla sił zbrojnych Ukrainy, a jednocześnie umożliwiają jednostkom odwodowym wykonywanie manewrów. My nie liczmy na to, że wojska przeprawią się przez taką szeroką przeszkodę jak Dniepr. W związku z tym, co bardzo ważne, no ja cały czas mówię, że nie można rzeczywiście przewidzieć następstw czy kolejnych dniach przebiegu operacji i reakcji strony ukraińskiej, jeżeli mamy danych o ich ruchach wojska, przede wszystkim powiedziałem jak przed chwilą, ich potencjału i zapasów środków materiałowych. A jakie zapasy ma Rosja? Portal Oryx publikuje straty wojenne na podstawie nie tylko doniesień odpowiednich agencji rządowych, ministerstw, ale na podstawie zdjęć, które weryfikuje i zdaniem tego portalu Rosjanie mają dwukrotnie wyższe straty niż Ukraińcy i te straty rosną. Czy z każdym dniem ta dysproporcja się zwiększa na korzyść Ukraińców? Panie redaktorze, należy pamiętać, że nadzierający ponosi największe straty od tego broniącego się. I to nie ulega wątpliwości. To są przykłady historyczne i tutaj jesteśmy świadkami wydarzeń, które mają miejsce na teatrze wojny na Ukrainie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że Ukraina została otoczona z trzech stron. Natomiast Rosja w głębi posiada mimo wszystko zasoby. I mało tego, posiada infrastrukturę. Co prawda, w wielu opinii ona jest uboga, ale ta infrastruktura transportowa nie jest rażona środkami dalekiego zasięgu strony ukraińskiej, bo takich środków strona ukraińska nie posiada, takiej ilości rakiet jak Rosjanie. Na pewno Rosjanie ponoszą ciężkie straty, na pewno wyczerpują swoje rezerwy i zapasy i liczmy się i miejmy nadzieję, że Ukraińcy twardo obroną przy wsparciu Zachodu będą kolejne zadawać straty, że nawet jeżeli wejdą odwody rosyjskie, a mówi się o około tego zgrupowania 20% jednostek stałych całej siły, 20% jest odwód, miejmy nadzieję, że ostatecznie ofensywa rosyjska zostanie zatrzymana tutaj na rubieży Kijów, Charków, Czerkasy, Dnipro. I w jakimś sensie Ukraińcy zdołają otworzyć, czy mają to odwody operacyjne i strategiczne, którymi wykonają przeciwuderzenia i rozpoczną rozpoczną formę działań bojowych w formie kontrofensywy. Tego życzmy im, ja z całego serca im życzę. Ale realnie oceniam sytuację. To realnie oceniam sytuację, panie generale. Bogusław Sabol, gościem Radia Wnet. Powiedział pan, że jednak tutaj wyszkolenie to nie jest rok 20, to nie jest wojna polsko-bolszewicka, ale jak się patrzy na stan armii rosyjskiej, to nie jestem pewien, czy przeciętny Ukrainiec, ochotnik jest gorzej wyszkolony od tego wojska, które widzimy na zdjęciach, na nagraniach, które jedzie w tych wozach bojowych piechoty rosyjskich. Panie redaktorze, powtórzę jeszcze raz, że Rosjanie, Ukraińcy posiadają podobny sprzęt. Jest to sprzęt z czasów postradzieckich. Z tym, że jak zarówno po jednej stronie, i po drugiej też pojawiają się już nowe egzemplarze uzbrojenia, no, które są używane nie pojedynczo, a w dużych ilościach. I nie lekceważmy tego, bo tutaj widzę cały czas, nawet wśród swoich kolegów, hura optymizm. Ja proponuję, żeby każdy ten, który tak mówi, hura optymizm, znalazł się w sytuacji żołnierzy ukraińskich. I to, co pan mówi, na pewno Ukraina nie zadbała szkolenia rezerw. To jestem przekonany, dlatego że wiem o tym. Byłem na doradcy natowskim 2018 roku i mam pewne informacje od nich, ale ich nie mogę mówić. Wiem, że Ukraińcy intensywnie szkolili rezerwy swoje, a więc stany osobowe. I nawet dzisiaj jedna z dziennikarek, jedna z pani, pamiętam nazwiska,
a zna się na sprawach ukraińskich, przedstawiała w telewizji, bodajże TVN24, informacje, to potwierdza to, co ja mówiłem, że w czasie pokoju Ukraińcy mieli 250 tysięcy, a dzisiaj pani wspomniała nawet o milionie żołnierzy ukraińskich pod bronią. Ale tutaj tak może być. Ale co chciałbym jeszcze zauważyć, czego nie powiedziałem, kiedy oceniałem sytuację na froncie. Wydłużają się linie komunikacyjne dla wojsk rosyjskich. I jeżeli na tyłach pozostają jednostki regularne Sił Zbrojnych Ukrainy, dodatkowo są wspierane przez grupy, powiedzmy dzisiaj już partyzantów, to liczyć się należy w najbliższych dniach, że będą ci te grupy, zgrupowania nieregularne, regularnych Sił Zbrojnych Ukrainy, prowadziły działania destrukcyjne na liniach komunikacyjnych, będą niszcząc składy, niszcząc transporty amunicji, żywności, a szczególnie paliwa i amunicji. I to w konsekwencji może spowolnić, a wręcz zatrzymać natarcie strony rosyjskiej. Mam nadzieję, że dowódcy na szczeblu strategicznym, dowódcy ukraińscy i dowódcy operacyjni odpowiedzialni za regiony pamiętają o tym i mam nadzieję, że takie działania być może się już rozpoczęły lub trwają przygotowania do tych działań. A być może już trwają, oby tak było. Ja powtarzam, że jeszcze 2-3 dni będziemy mieli bardziej jasną sytuację. Czy dojdzie do zamknięcia pierścienia wokół Kijowa? Na samym początku rozmowy pan generał powiedział, z ilu stron armia rosyjska do tego Kijowa podchodzi. 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich jest potrzebne, żeby to oblężenie, żeby ten pierścień zamknąć? Panie redaktorze, znacznie większa suma. Żeby pierścień wokół miasta, ja mówiłem dla państwa, że tam jest miasto 3,5 miliona, jest to w granicach 2-3 milionów, ale to potrzebne są znacznie większe siły, żeby skutecznie okrążyć miasto, zablokować go, a następnie rozpocząć zdobywanie. To ja uważam, że gdyby to Rosjanie zrobili i przy założeniu, że Ukraińcy postawią naprawdę twardy opór jednostkami regularnymi, i tak zwanym pospolitym ruszeniem, tak jak my często nazywamy, to jest tutaj zrywem ludności cywilnej, no to tutaj trzeba liczyć się z tym, że tutaj Rosjanie mogą utknąć na kilka tygodni. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny, tak powiedział wczoraj prezydent Andrzej Duda, apelując do parlamentarzystów, żeby jak najszybciej plan reformy polskiej armii przegłosowali w parlamencie. Powiedział, jest to nam bardzo teraz potrzebne. Panie generale, na zakończenie, czy ten plan, który przedstawi Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie reformy armii, jest taki, jaki być powinien? Czy wojsko jest z tego planu zadowolone? Czy pan generał uczestniczył w powstawaniu tego planu? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja jestem od 4 lat oficerem rezerwy, pracownikiem Akademii Sztuki Wojennej, wykładowcą, przekazuję swoje doświadczenia i wiedzę młodszym kolegom, oficerom tutaj na studiach podyplomowych. Natomiast powiem w ten sposób. Dzisiaj, obserwując sytuację na wschodzie, na Ukrainie i oceniając działania polityczne z rządów Federacji Rosyjskiej, to jest ostatni dzwonek, aby taką ustawę przyjąć. Nawet jeżeli ona ma błędy. I tutaj jest potrzebne, to jest, potraktujmy to i to apeluję do tych, którzy będą miały na wpływ na przyjęcie, że to jest główna polska racja stanu. Trzeba to traktować jak polską rację stanu, rozbudowę Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Bez względu na tą krytykę, jak często spotykam się w stosunku do mnie, ale i w stosunku do rządzących, bo jestem zwolennikiem zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych, gruntownej modernizacji, przebudowy struktur, zmiany systemu dowodzenia, od tego trzeba rozpoczynać, to zapoznając się z tą ustawą, są pewne niedociągnięcia, ale główne założenia, które są proponowane w tej ustawie, uważam, że ich realizacja w przeciągu kilkunastu lat spowoduje, że siły zbrojne i państw się rozbudują i państwo polskie może się czuć bezpieczne. My możemy liczyć oczywiście na wsparcie sojuszu z artykułu 5, przepraszam. Ale artykuł 3 mówi wyraźnie, jesteśmy tego świadkami, co prawda niekoniecznie to jest dobry przykład Ukrainy, bo Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale jeżeli chcesz być bezpieczny, musisz się sam przygotować w pierwszej kolejności. A dopiero ci przyjaciele pomogą. Taki jest zapis zespołu, jak będziemy go dokładnie interpretować, artykuł 5. Ale ja oczywiście nie uczestniczyłem w pracach ustawy,
Ale nie będę tego komentował, bo uważam, że to by było nie na miejscu. Mam nadzieję, że uczestniczyli w tym ludzie, którzy znają się na obronności przede wszystkim na siłach zbrojnych, bo nie znam autorów tej ustawy. Powiedział pan generał, to szkoda, że dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej nie zna, nie pracował przy tej ustawie, ale to nieważne. Kilkanaście lat jest potrzebne, żeby tą reformę wprowadzić w życie. To czy Polska i polska armia ma w ogóle tyle czasu, żeby się przygotować do odpukać ewentualnego konfliktu z Rosją? Panie redaktorze, szanowni państwo, popatrzmy na przykład Amerykanów z lat 70., kiedy prowadzili wojnę przeciwko Wietnamowi. Państwo o potężnych zasobach ekonomicznych, potężnym militarnym potencjale musiało wydać niesamowite pieniądze, zmienić sposób myślenia, zmienić mentalność w zakresie przygotowania sił, tak żeby one były sprawne. I dopiero ta sprawność została wykazana w czasie małej operacji na Grenadzie w latach 80. A więc w granicach po 17-18 lat Amerykanie, mając tak potężne możliwości finansowe, ekonomiczne i technologiczne, doprowadzili do tego, że armia zaczęła się rozbudowywać. A później kolejne operacje, Pustynna Burza, 1991 rok, 2003 rok operacja w Iraku. Szanowni państwo, nowoczesne technologie wymagają nowoczesnych kadr inżynierskich, nowoczesnych kadr dowódczych, którzy rozumieją nie tylko inżynierię dowodzenia czy sposób dowodzenia, ale rozumieją istotę wykorzystania nowych technologii. Następnie jest to proces kształcenia dowódców i tutaj mniej czasu jest dla szkolenia już pododdziału. Mało tego, jeżeli mówimy o rozbudowie armii, państwo będzie koniecznie musi przygotować środki na rozbudowę infrastruktury. Ja już pomijam zakupy czołgów, samolotów, broni i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili oceniam, że ta inicjatywa rządzącego ugrupowania w naszym państwie jest najbardziej na czasie, ale trzeba się liczyć z tym i mieć na uwadze, że ta inicjatywa, ta ustawa musi mieć poparcie całego establishmentu politycznego państwa polskiego. I oby tak się stało, panie generale. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Generał Bogusław Samol, Akademia Sztuki Wojennej, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej. Jest godzina 7:37. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.